W tym odcinku chciałbym pokazać Wam przepis na pizzę na spodzie serowym. Nie jest to mój osobisty i autorski przepis, natomiast zmodyfikowałem go bardziej pod swoje smaki. Pizza to jest coś, czego bardzo brakuje. Ja bardzo często ją, kiedy nie byłem na diecie, jadałem i to był jeden ze smaków, który też bardzo, bardzo lubiłem i starało się, że tą pizzę jadałem nawet 4 razy w miesiącu. Ta jest fantastycznym zastępnikiem, a do tego bombą tłuszczy, które też fajnie wpłyną na nasze makro. O Boże, po co mi ta lampa? Skąd ta lampa? Czego będziemy potrzebować do zrobienia w pierwszej kolejności ciasta na naszą pizzę? Będzie to około 300 g sera żółtego. Postarajcie się kupić taki jak najlepszej jakości. 4 jajka oraz 2 łyżki majonezu. Też postarajcie się, żeby ten majonez był jak najlepszej jakości. Ok, ser żółty mamy już starty. Teraz dodajemy do niego 4 jajka. Jajka dodajemy w całości, oczywiście bez skrupek. Trzecie i ostatnie, czwarte. Delikatnie możemy wymieszać teraz jajka z naszym serem, żeby trochę się między tym serem rozeszły. I dajemy nasz majonez. Całość mieszamy, żeby zrobiła nam się fajna masa, którą będziemy wykładać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Teraz jak robicie tą masę, włączcie sobie już piekarnik na 180 stopni, żeby Wam się w tym czasie nagrzewał, kiedy będziemy nakładać tą masę na właśnie blachę. Do tej masy możecie dodać sobie swoje ulubione przyprawy, typu bazylia, oregano i tym podobne. Też na pewno poprawi to smak tego ciasta. Tak wygląda moja gotowa masa, którą należy przełożyć na blachę do pieczenia. Nasz piekarnik się już rozgrzewa, zatem możemy wykładać naszą masę na ciasto na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Ona jest dość zbita, nie za rzadka. I teraz od tego, jak rozsmarujemy tą masę na naszej blasze, będzie zależała grubość naszego ciasta. Jeżeli chcecie, żeby to ciasto było takie, że bierzecie je do dłoni i się nie łamie, nie wygina, to zróbcie pizzę ten spód troszeczkę grubszy, czyli nie rozsmarowujcie bardzo mocno tej masy serowo-jajecznej, majonezowo-jajeczno-serowej. Wtedy jest bardziej zbite. Ja ostatnio robiłem i zrobiłem taką bardzo cienką i trzeba było je szczuć sami de facto tylko z talerza, bo nie dało się na przykład wziąć do ręki, a niektórzy w tym właśnie doceniają najbardziej jedzenie pizzy, że mogą sobie ją wziąć do ręki i jeść z ręki. I tym rekompensują sobie właśnie tą pizzą, że ten kawałek trzymają w ręce i mogą go zjeść rękami. Ok, ja myślę, że moje ciasto na pizzę serowe jest już wystarczająco przygotowane. Wygląda to tak. Nie jest to równomierna, okrągła pizza, bo przecież prawdziwa włoska pizza jest trochę nierównomierna. Więc ja idę też w tą stronę. Zatem wkładamy teraz do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. I pieczemy w tych 180 stopniach około 20 minut.
Kolejny bardzo ważny składnik, bez którego nasza pizza nie ma racji bytu, to jest sos pomidorowy, którym będziemy smarować nasz placek, nasze ciasto serowo na pizzę. Jest to przecier pomidorowy oraz zioła typu zioła prowansalskie, bazylia czy oregano. Najprostsza w świecie mieszanka. Dzięki temu uzyskujemy fajny sos pomidorowy. Kiedy nasza pizza, nasze ciasto na pizzę piecze się w piekarniku, możemy przygotować składniki, które będziemy nakładać na nasz placek. Oczywiście sos pomidorowy, o którym wspominałem na początek, rozsmarowujemy go po całym cieście. Następnie polecam fajną i aromatyczną wędlinę. Ja jestem tym szczęściarzem, że zaraz obok siebie mam fajny sklep od regionalnego dostawcy, który dostarcza bardzo, przywozi bardzo fajne regionalne produkty. W tym przypadku jest to szynka z karkówki, którą kroję po prostu na mniejsze kawałki. Ona z tą pizzą komponuje się świetnie. Zawsze robię to w zasadzie z produktami mięsnymi od tego właśnie dostawcy. One mają fajny zapach wędzonki. Ok, drugi składnik, który będę kładł na pewno na pizzę, to jest czerwona cebula. Lubię, kiedy ona jest pokrojona w takie cieniutkie pióra. Dzięki temu daję czerwoną, ponieważ lubię też, kiedy ona jest widoczna na tej pizzy. Ok, myślę, że wystarczy. I następny produkt, składnik na pizzę, to żółty pomidor. Dlaczego żółty? Bo też fajnie wygląda na pizzy. Jest bardzo widoczny i ta pizza ma wtedy taki fajny, egzotyczny wygląd. Oczywiście wszystkie składniki na pizzę możecie dobierać wedle własnego uznania. To są składniki po wielu testach i próbach robienia tej domowej keto pizzy, które mi rzeczywiście najbardziej smakują. No i taka pizza właśnie jest według mnie pod moje smaki najbardziej mi smakuje. Ale Wy cokolwiek chcecie, to jest już Wasza fantazja. Czosnku możecie przygotować sobie trochę więcej, dlatego ta śmietana, ponieważ ja bardzo lubię tą akurat pizzę ze spodem serowym, z sosem czosnkowym. Wtedy ma też bardzo fajny smak. Ja generalnie jestem czosnkożercą i bardzo lubię jeść wszystko, co ma czosnek. Natomiast ten sos czosnkowy to jest sos czosnkowy, który jest mojego pomysłu. Robię go od wielu lat. Wiem, że jest naturalny, nie ma tam w nim żadnych... Nie dodaję majonezu, bo to też dla mnie jest zabójstwo sosu czosnkowego, kiedy robi się go na majonezie na przykład. Ten sos czosnkowy to zmielony przez praskę puszczony czosnek, oczywiście w takiej ilości, jaką uważacie za stosowną, bo to Wy decydujecie o ostrości, intensywności smaku tego dania, tej pizzy, jak i składników na nich. Daję tam czosnek przez praskę, tak jak mówiłem, do śmietany. Troszeczkę soku z cytryny, to tak na oko, myślę, że około 2 łyżeczek śmiało możecie dodać soku z cytryny. No i dodaję również świeży koperek. Dosalam delikatnie i to jest już mój sos czosnkowy. Jest naprawdę fajny, czuć czosnek, czuć odrobinę soku z cytryny. Ona też, nie wiem, czy spotkaliście się z tym, ale naprawdę robi robotę, bo dodaje fajnego, świeżego posmaku. Kurde, ten czosnek jest tak mały, że będę go chyba obierał do jutra. Nasze ciasto spędziło już odpowiedni czas w piekarniku. Jest już gotowe, także możemy go wyciągać. Oczywiście nie wyłączajcie piekarnika, ponieważ za chwilę będziemy wkładać pizzę ponownie. Jak wygląda ciasto na pizzę serowe? Dokładnie tak. Fajnie pachnie, lubię ten zapach. Już mi się dobrze kojarzy. I cóż,
Pierwsza rzecz, którą robimy, to smarujemy nasze ciasto sosem pomidorowym. Oczywiście ten sos pomidorowy robicie też wedle własnego uznania. Możecie dodać do niego czosnek, możecie dodać chili. To, co lubicie najbardziej. Jednak podstawą jest przecier pomidorowy. Możecie spróbować sobie zrobić pizzę carbonara, na przykład z sosem śmietanowym. Myślę, że to fajnie się sprawdzi w takim połączeniu. Ok, sos już mamy. Teraz nakładam wędlinę. Dodawanie składników na pizzę jest moją ulubioną czynnością podczas robienia tej pizzy. Bo już wiem, że blisko do końca. Ok. Oczywiście pomidory. Myślę, że mogę dokroić jeszcze jeden kawałek pomidora. Mój patent, który fajnie podbija smak pomidora właśnie na pizzy, jest taki, że odrobinę te plasterki pomidora dosalam. Ta sól fajnie wyciągnie smak tego pomidora. Spróbujcie, zobaczycie, że będzie na pewno fajnie. Oczywiście wierzch pizzy posługujemy serem, możecie sobie zetrzeć, znaczy tak, ja z reguły używam mozzarelli, natomiast dzisiaj nie miałem możliwości dostać mozzarelli, więc robię z serem żółtym, z którego korzystałem do zrobienia też tego ciasta. No i posypuję na razie odrobinę, ponieważ ja lubię posypać trochę sera na początek, już jak dam kilka składników. Teraz dokładam cebulę. Pamiętajcie, to wszystko to jest wasza wyobraźnia. Możecie dać sobie, co chcecie, oczywiście, jeżeli to jest zgodne z produktami diety ketogenicznej. I posypuję ostatecznie znowu serem. Ilość sera też dobierzcie sobie indywidualnie pod siebie. I najbardziej aromatyczny element, czyli czosnek. Myślę, że tak dwa ząbki do trzech Wam wystarczą. Znaczy, ja lubię tak intensywny smak. Ten czosnek jest tak mały, że no niestety ciężko mi określić jego ilość, ale popatrzcie, jak ja to robię. Wyciskam nad pizzą, sok z tego czosnku już troszeczkę się wykrada i nam kapie i zrzucam po takich niewielkich kawałeczkach na pizzy. Dokładnie tak. Jeszcze, żeby ten czosnek wykorzystać do końca, to, co zostało, co nie przeszło dosłownie dokładnie pod praską, wkładam z powrotem i znowu przeciskam. Tak w ramach oszczędności. I ponownie rozrzucam po pizzy. Mogę dorzucić sobie jeszcze tutaj jakieś kawałeczki naszej szynki. O! I tak przygotowaną pizzę ponownie wkładam do piekarnika. Tak na 10 minut. Najlepiej będzie, jeżeli będziecie kontrolować czas pieczenia, patrząc na to, jak ser żółty rozpuścił się na pizzy. Także wkładam z powrotem do piekarnika. W międzyczasie przygotowuję wcześniej wspomniany sos czosnkowy do naszej pizzy. Pozostały czosnek, to też intensywność tego sosu zależy od Waszych smaków, więc decydujcie, czy dacie do niego 2 czy 3 ząbki czosnku. Możecie też próbować w trakcie, jeżeli będzie za mało, to możecie dodać. Pamiętajcie, że sos też przegryza się chwilę później, więc na początku może nie być aż tak intensywny. Ok, ja mam wystarczającą ilość tego czosnku. Dodatkowy składnik to koperek, tak jak wspomniałem. Oraz sok z cytryny. Tak jak mówiłem, około 2 łyżeczek. Już czuję ten zapach połączenia czosnku i cytryny, który jest fantastyczny. Bardzo to lubię. No i dosalam. Oczywiście do smaku szczypta soli. Mieszamy wszystko. I tak wygląda nasz sos
czosnkowy. Zapewniam, że jest przepyszny. Jak go spróbujecie, nigdy więcej nie będziecie kupować jakichś sztucznych, produkowanych i tak dalej. Naprawdę, ten sos to jest niebo w gębie. Czas naszego ostatecznego pieczenia dobiegł końca. Możemy w takim razie wyciągać naszą pizzę z piekarnika. Oto i nasza pizza na spodzie serowym. Pachnie super. Ten czosnek, który posypaliśmy na wierzch, robi bardzo dużą robotę. Dodatkowo ta wędlina, ta karkówka, o której mówiłem, ona naprawdę daje super zapach wędzonego, dobrego jakościowo mięsa. Tak wygląda w całej okazałości. I uwierzcie mi, tak jak wygląda, tak też smakuje. Polecam, żeby zanim zaczniecie ją kroić i jeść po wyciągnięciu z piekarnika, poczekajcie chwilę, zanim ona ostygnie, zrobi się taka troszeczkę bardziej zbita, bo na razie jeszcze tej składniki ser jest trochę rozpuszczony, więc ona musi troszeczkę stężeć. Dajcie jej tak do 5 minut i będziecie mogli spokojnie już ją jeść. Oczywiście ja polecam, jeżeli lubicie sos czosnkowy, który Wam pokazałem, no i na pewno będzie smakować cudownie. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną w tym odcinku również. Standardowo, jeżeli Wam się podoba ten przepis, podoba Wam się mój kanał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach poniżej. Pytania, sugestie, na wszystkie odpowiem. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.